Siemano kolano, dzisiaj będziemy robić w końcu nasz magazyn. Długo to trwało, żeby się do tego zabrać, ale mam już dokładny plan, wiem jak to będzie wyglądało i powiem wam, będzie petarda. Oglądajcie, ponieważ to będzie najlepszy magazyn, jaki kiedykolwiek zrobiłem. Będzie dwupiętrowy i w tym miejscu, jak widzicie, gdzie jest czerwony beton, tutaj będzie dziura, taka dziura na drugie piętro, w sensie niższe, minus jeden będzie takie pięterko. Będzie mega to fajnie, ładnie wyglądało. Tutaj mamy też taki szkic, że będzie dotąd, taka wielkość będzie tego maksymalna. Tutaj będzie właśnie ściana i będzie to tak fajnie wyglądało. No to co, zabieramy się do roboty. Mamy tutaj bardzo dużo skrzynek do przeniesienia w ogóle swoją drogą, jak widzicie. Ale ja na samym początku zajmę się od robienia ścian. Ściany będziemy robić z brzozowych desek. Wszystko będzie mniej więcej pasowało do tego tutaj wyglądu, widzicie? Które są też brzozowe deski, więc tutaj też je tak wstawimy, patrzcie. Zaczynamy więc, cyk, lecimy z tematem. Oglądajcie koniecznie cały filmik i pamiętajcie o łapeczce do góry, subskrypcji, no i możecie napisać w komentarzu coś ciekawego napiszcie. Ha, ciekawy jestem teraz, cała sekcja komentarzy będzie napisana coś ciekawego. Dobra, lecimy z tematem. Na szczęście tutaj jest ten piaskowiec, więc bardzo szybko to się będzie psuło, jak widzicie, więc łatwo to idzie. Najgorzej będzie tylko z tymi skrzyniami. Trzeba będzie to wszystko przenieść. Tutaj też trzeba będzie rozwalić ten glowstone, przez co zrobi się ciemno. Ale mamy pochodnie, mamy jeszcze latarnię, więc myślę, że damy sobie radę. Dobra, lecimy z tematem. Stawiamy tutaj tą ścianę, naszą pierwszą. No i git. Dobra, pierwsza ściana zrobiona. Teraz rozwalamy podłogę, bo podłoga będzie wymieniana na deski. Deski takie... Te deski będą z normalnego drewna, tak. Bo tam było też z normalnego drewna, widzicie? Póki co tego nie tykamy, tego czerwonego betonu. Jego sobie zostawimy na koniec. No i tak, najważniejsze rzeczy będą na pierwszym piętrze tutaj na górze, a takie mniej ważne będą właśnie na dole. Żeby tak wiecie, żeby cały czas nie schodzić też na dół, ale tam będą jakieś rzeczy. Chodzi o to, żeby ten magazyn nie był jakiś przeogromny, żeby zachować jego wielkość mniej więcej taką, jaka jest teraz, ale żeby dołożyć trochę skrzynek, bo jak widzicie, tam coś jest, jakiś pokój, tam jest jakiś pokój, wszędzie jakieś dodatkowe pokoje, żeby mieć jakieś rzeczy w skrzyniach, a tu już nie trzeba będzie tak robić, będziemy po prostu schodzić sobie na dół. I tutaj nawet fajnie, bo pomogło nam, pomoże nam ta dziura, która tutaj jest. Nie trzeba będzie aż tyle kopać. Dobra, git, rozwalamy tutaj ten pierwszy poziom i zabudowujemy go naszymi deseczkami, tylko że ja nie mam miejsca za bardzo w ekwipunku, więc zostawmy sobie jakieś tutaj deski. Brzozowe nie, brzozowe nam się akurat przydadzą, do tego nie chcemy tracić. Ale weźmy sobie, o, z tego pień zrobimy sobie. Pień, dębowe deski, no właśnie, z pnia zrobiliśmy dębowe deski, a tu co jest? Zatrucie mikstury, no patrz na to. Dobra, włóżmy to zatrucie mikstury póki co tutaj. Okej, okay, git. Lecimy, pamiętajcie widzowie o łapeczce do góry oraz subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie, ponieważ może was przeminąć bardzo dużo ciekawych innych filmów z Wojanowic. Wojanowice nocą, no nie chcecie, żeby was ominęły kolejne odcinki z Wojanowic. Jak nie subujecie, to możecie dużo stracić, mordeczki. I oraz zapraszam do sklepu na wojanshop.pl. Pierwsza linia w opisie, dołączajcie mordeczki do teamu Wojana do białego rana. Spójrzcie, jaką mam fajną bluzę. I ona jest taka kozacka. Polecam serdecznie, Wojan team, let's go, pa, Wojan. Tam jest czapeczka, nowa czapeczka, więc też ją polecam, ha, pierwsza linia w opisie. A my lecimy tutaj, słuchajcie, dalej już nam się pierwszy stack deseczek skończył, więc wykorzystujemy drugi. No i na początku, patrzcie, tą podłogę sobie zrobimy, żeby to już mniej więcej jakoś wyglądało, żeby mniej więcej już nawet pasowało z tą podłogą i z tym całym wyglądem, jaki mamy w pierwszej części naszego domu. No jednak cały czas, nie wiem czemu to tyle trwało, cały czas to odkładałem na później. Ale dlaczego? Dlaczego, skoro można to zrobić teraz? Co z tą ścianą? Ta ściana będzie rozwalana, więc już się zabierzemy do rozwalania jej. Ten boombox nam się przyda, więc sobie go zostawimy. A, tu jest tajemna baza jakaś, patrzcie. Patrzcie, tajemna baza. Czy ja ją znam? Tak, znam tą tajemną bazę. Widzicie? Pewnie przez zrobienie tego magazynu w takiej większej formie to odkryję pełno tajnych baz, bo tutaj co chwilę ktoś mi robił w moim domu jakąś tajną bazę i o niektórych nie musiałem wiedzieć. Na przykład, o, no patrz, kolejna. A nie, to jest ta sama tajna baza, no ciekawe. Dobra, rozwalamy teraz tutaj tą część magazynu, te deseczki. Troszeczkę będzie chyba większy, chociaż tutaj będzie jedna zmiana, jedna inna rzecz. Wam się wydaje...
Tutaj będzie ściana po prostu, co nie? Tutaj będzie koniec jakby ściany. Tak, tutaj będzie ściana, więc w tym miejscu nic nie będzie. Po prostu taka prosta ściana. Prosty chłopak normalnie. Dobra, pyk! Niszczymy już tą ścianę, praktycznie ją kończymy. Ciekaw jestem, czy ten magazyn wam się spodoba. Myślę, że tak, on będzie w stylu mniej więcej takim, jak jest cały nasz dom zrobiony. Tutaj jest tylko problem, patrzcie. Tutaj jest tylko problem, trzeba będzie to troszeczkę zmienić, bo z tego pokoju nie korzystamy. Najbardziej nam zależy na tym, żeby dobrze wyglądał nasz magazyn, więc troszeczkę tutaj zmodyfikujemy ten wygląd, jaki tutaj mamy. No i te tutaj musimy zepsuć księgarnię naszą. Dobra, tylko cały czas nie mam miejsca w ekwipunku. Dobra, pozwólcie, że ja sobie tutaj zrobię dużo miejsca. No bo po co mi te wszystkie rzeczy, które tutaj zbieramy? W sumie je zostawię w tym miejscu, ale i tak nie widzę sensu, żeby je trzymać. Dobra, dwa staki aż skrzynek, widzicie? Dużo drewna. Tutaj jest ciemno, więc chciałbym to tymczasowo oświetlić, żeby wiadomo, że one moby nam się nie respiły. Czy to jest dębowe drewno? Naprawdę? Ej, fajnie, nie muszę tego zamieniać, patrzcie. No trochę muszę kilka tam desek postawić, ale nie wszystko. Dobra, brzozowe deski. Lecimy z tematem. Lecimy z tematem, zabudowujemy je tutaj. Kończymy tą drugą ścianę. No i idzie nam bardzo szybko, no bo jednak mam jakiś plan. Nie robię tego od takiego kompletnego zera. Zaplanowałem sobie mniej więcej, jak to ma wyglądać. Ej, patrzcie, tymi deskami są biblioteczki. Dobra, to zostawimy biblioteczki jako jako ziemię, jako taką, wiesz, jaką podłogę. O, nie ziemię, podłogę. To będzie na bogato, co nie? Na bogatości. Kto normalny robi podłogę z biblioteczek? Ja, od teraz, dobra. Cyk, tutaj będzie to już zrobione. Jeszcze tutaj trzeba będzie kawałek rozwalić. Trzeba będzie, mordeczki. No i tutaj stawiamy znowu naszą podłogę. Tym razem z dębowych desek. Tak, wszystko będzie ładnie pasowało. Już się nie mogę doczekać efektu końcowego, serio. Ale coś czuję, że to będzie naprawdę, naprawdę piękne. Pięknie nam to wyjdzie. Dobra, cyk, cyk. I zaraz zobaczymy pierwszy rzut oka na mniej więcej poprawiony magazyn. Wiadomo, nie całkowicie skończony, ale mniej więcej poprawiony. I jeszcze ta skrzynia, tutaj musimy ją rozwalić i przenieść te rzeczy w ogóle. Wszystkie te rzeczy ze skrzyni będziemy przenosić, ponieważ tutaj pa... Tutaj będzie taka ściana, elo. Dobra, patrzymy. O, już się zaczyna robić przytulnie. Dobra, teraz zrobimy tutaj tą część podłogi. Już się naprawdę zaczyna robić super przytulnie. Podoba mi się to. Naprawdę, wystarczyło tylko zmienić głupie jakby tam kamienne cegły na deski i od razu jest tak jakoś miło, fajnie. No dobra, lecimy dalej. Cyk, tutaj stawiamy to, musimy znowu rozwalić. Kawał rozwalania będzie, chociaż nie aż tak dużo, wiadomo, od zera nie robimy tego magazynu, już coś tutaj na szczęście jest. O, patrz, przedostaliśmy się na zewnątrz, super. Ale, o nie, kolejne. No dobra, trzeba będzie te dziury tam potem zalepić. Dobra, ale póki co musimy zrobić nowe dziury, żeby tutaj, wiadomo, postawić te wszystkie rzeczy. Piasek rozwalamy, ten też. Okej, okay, dobra, i ten piaskowiec też musimy rozwalić. Dobra, teraz przedłużamy sobie tutaj tą naszą ścianę. Okej, okay, jak już będziemy mieć ściany zrobione, to naprawdę większa część już będzie za nami. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery bloki musi być odstępu od tego. Teraz muszę sprawdzić tylko. Okej, okay, czyli tak. Raz, dwa, trzy i tutaj cztery. Czyli ściana musi być w tym miejscu. Dobra, ja sobie to już lepiej zaznaczę. Ściana musi być w tym miejscu i już widzę, że przedostaliśmy się do drugiego pokoju. Ojejajajaj. Trzeba będzie... O, dobra, tak zrobię, tak zrobię. Dużo mówię trzeba będzie, nie wiem dlaczego. Co chwilę powtarzam, trzeba będzie. Dobra, pyk, zrobione. Tutaj już zakończone, więc tak, stawiamy sobie więcej naszego drewna, jasnego. Już widzę, że mam w ekwipunku za dużo rzeczy. Zaraz będę miał tutaj duży problem. Okej, okay, teraz postawimy sobie tutaj tą ścianę do końca. Niepotrzebne rzeczy mamy w ekwipunku, więc sobie je wyrzucimy. Dębowa płyta jedna, czy tam dwie, po co nam? Piaskowiec, o, w sumie tutaj mamy miejsce, żeby odłożyć te rzeczy, których nie potrzebujemy. To, andezyt, jakiś bruk, kamienna płyta, cegły. Okej, okay, tych wszystkich rzeczy nie potrzebujemy. Świerkowe deski też nie potrzebujemy, bo mamy w zupełnie innym kolorze te wszystkie rzeczy. Dobra, pyk. I więcej jasnego drewna. To jasne drewno będzie też... A, no właśnie, muszę sprawdzić, czy to dobrze będzie pasowało. To jasne drewno będzie z dodatkiem ciemnego pnia. Ciemnodębowego, tak to się nazywa? Ciemnodębowy pień, tak. Dokładnie tak samo, jak jest to zrobione w tamtej części domku. Zaraz wam pokażę, bo to... No to nie będzie czegoś takiego, że będzie biała ściana i koniec. O, jeszcze cały sufit. Ej, chociaż nie, czekaj. Sufit, no nie, też trzeba zmienić sufit, ale jazda. A mi się już nie chce tego sufitu zmieniać, dużo będzie rozwalania. Dobra, ale my to wszystko rozwalimy, my to wszystko zrobimy, będzie dobrze, jeszcze zobaczycie, naprawdę.
Dobra, policzmy najpierw tutaj, czy wszystko się zgadza, ponieważ najważniejsze to właśnie dobre tutaj wyliczonka. Bez tego nie pójdziemy dalej. A, tylko rozwalmy. Ta cała ściana na środku też będzie rozwalona. Wszystko. Dużo rozwalania, no ale ten magazyn wyglądał tak fatalnie, że to było pewne. Ja wiedziałem, że tutaj będzie dużo do poprawy. No po prostu taki magazyn nie wyglądał dobrze. Ja go robiłem od... Kiedy ja go ostatnio modyfikowałem w jakikolwiek sposób? No od samego początku chyba tak wygląda ten magazyn w ogóle, więc beka. Dobra, więc tak, sprawdźmy teraz tutaj. Te deski w ten sposób postawimy. Więcej desek potrzebuję. Okej, okay. Tak, dobra. I teraz policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay, idealnie. I w tym miejscu będzie dziura. Dobra, to możemy lecieć dalej. Tutaj przekopiemy się na drugą stronę. Siema! Siema, druga strona. Jak tam? Jak się bawicie? Dobra. Rozwalamy tutaj tą wełnę i te wszystkie skrzyneczki też będziemy musieli rozwalić. Ale na początku skupmy się na rozwalaniu tutaj tych deseczek. Bo potem wiecie, ja muszę mieć czysty ekwipunek, żeby te wszystkie skrzynki rozwalać. Tam będzie sporo przenoszenia rzeczy. Dobra, ta część mniej więcej zrobiona. Spójrzmy, jak to wygląda. Wow, dużo więcej miejsca się wydaje, że jest. I ładniej. Widzieliście, dopiero zaczęliśmy i dopiero tak naprawdę to jest początek dopiero naszej zabawy tutaj. Okej, okay, to pozwólcie teraz, że ja rozwalę część tej wełny. Dobra, stawiamy resztę tej tutaj ściany. Oj, tam już się ciemno zrobiło. Dobra, musimy w drugą stronę tak tutaj przejść jakby. Okej, okay, zrobimy taki sobie, widzieliście, gdybyśmy tak zostawili te skrzynki, tutaj też by to nie wyglądało źle, co nie tak oryginalnie. Dobra, nie no, fatalnie by to wyglądało. Okej, okay, praktycznie tutaj mamy to zrobione. Jeszcze tutaj dosłownie końcóweczka. Okej, okay, git! I teraz zabudujemy to drewienkiem. W jakimś, nie wiem, kolejnym odcinku albo poza odcinkami ja naprawię tamten drugi pokój, żeby lepiej tutaj wyglądał. Zrobimy też od razu tutaj wyjście. No i co? Pierwszy szkic zrobiony. Cała podłoga, wszystko tutaj naokoło. Jest git. To teraz zabierzmy się za zmienianie tych wszystkich skrzyneczek. Musimy je wszystkie przenieść. To będzie dużo roboty, ale damy radę. Póki co tymczasowo pokój do przenosin będziemy mieli tutaj. W tym miejscu schowamy wszystkie rzeczy. Nie lubię segregować, przyznam wam szczerze. Nie lubię takich porządków w magazynach w Minecraft. Nie lubię, ale będziemy do tego zmuszeni. No i co to za syf tutaj jest? Najgorsze właśnie jest to, że mamy taki syf. Mi się wydaje, że w ogóle nie powinniśmy wszystkiego tam wrzucać, segregować w przyszłości, tylko połowę rzeczy to kompletnie wyrzucić. Na przykład tutaj kamień jakiś, to wyrzucamy, dobra. Już kilka skrzynek mamy z głowy, teraz... O, piaskowiec, to akurat się może tam poprzedawać, nie? Weźmy jeszcze te ramki na przedmioty, bo one też nam się przydadzą w naszym nowym magazynie. Ej, no po co bruk pojedynczy tutaj jest? Okej, okay, została nam ostatnia skrzynia. Spójrzcie, co mamy w środku. Jakieś badziewie. I koniec! Tyle to trwało, ta przeprowadzka. Myślałem, że będzie łatwiej. O, patrz! Jest nawet głowa Matrunera. Co jest grane? Nie wiedziałem, że ona tam jest. Okej! Okay. Wszystko! Wszystko, 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 wszystko! Jak ja się cieszę, jak ja się cieszę. Zabieramy się za rozwalanie tego drewna, a zaraz po tym drewnie będziemy rozwalać tutaj ten dół i robić minus pierwsze piętro. Ale jazda, no! Buściutko tutaj, tak nic tutaj nie widać. Jeszcze zapomniałem, musimy rozwalić sufit. Sufit zrobimy też teraz, bo potem będziemy tak niepotrzebni. Jakby dodawać te rzeczy, a kto wie, może coś na suficie jeszcze zawiesimy. Tak, będzie coś na suficie, będzie żyrandol. Okej, okay, drewno całe zniszczone. Teraz musimy rozwalić ten piaskowiec. I mam nadzieję, że nie spadnie nam na głowę żaden piasek. Okej, okay, nie spadł. Bo wiadomo, jesteśmy blisko pustyni. Jesteśmy na pustyni, więc na górze ten piasek, pamiętam jak robiłem ten magazyn, często spadał. Ale teraz póki co jest super. O, no właśnie, wykrakałem, widzicie? Już miałem mówić, że jest super. Ale nie jest, patrzcie ile tego tutaj się zebrało, pełno piasku. No nie, wszędzie ten piasek będę musiał potem na górze zakopywać, ale zbiliśmy to, zbiliśmy cały sufit. Ile tego piasku, nie wierzę. Okej, okay, jeszcze ten tutaj jeden piaskowiec został. Okej, okay, jak widzicie, sporo tam odsłoniłem tego miejsca, więc chciałbym teraz to zabudować właśnie piaskowcem o jeden level nad tym levelem, na którym będzie nasz sufit. A z czego sufit będzie zrobiony? Sufit będzie zrobiony prawdopodobnie z drewna, zwyczajnego dębowego. O, mam jeszcze piaskowiec, już się bałem, że mi zabrakło. I potem sobie to wszystko tam wymienimy, wypełnimy piaskiem. Okej, okay.
Mamy, ale tutaj jest pusto. Jednak widać, że zrobienie takiego magazynu też jest czasochłonne i wymaga totalnej zmiany wyglądu. Bierzemy sobie teraz nasze drewno, które będziemy potrzebowali właśnie, żeby zrobić ten sufit. Weźmiemy sobie brzozowe deski, żeby sobie tutaj to uzupełnić. No i co? Zaczynamy! A, nie, tutaj w złym miejscu robię, już widzę. Tutaj w złym miejscu jest. I tutaj też widzę, że jeden blok taki. Okej, wszystko się zgadza, widzicie? Chociaż mam jeszcze pomysł, żeby to może nawet lepiej wyglądało. Chciałem tutaj zrobić deseczki, takie, o. Pół deseczki. Myślę, że dzięki temu zachowamy jakby taką równowagę leciutką. O, z tej strony jeszcze muszę dobudować. Nie wiesz, że tam jest piasek? No to kolejny piasek. Super, jeszcze z wodą. No świetnie. Dobra, ale zostawmy to już w ten sposób. Na szczęście woda się tutaj nie wylała. Okej, i teraz... Widzicie? Ładniej to przechodzi. Teraz dopiero zaczniemy budować z tego naszego ostatecznego budulca, czyli z dębowego drewna. Trochę nam to zajmie, bo musimy sporą powierzchnię tym zabudować, ale damy radę, wiadomo. Jest lekko? Nie jest lekko, ale poradzimy sobie, bo budowniczy. W sumie przydałby się palion tutaj. Z palionem by się szybciej to budowało. Ekipa paliono-budowlano dałaby radę to w dwa razy szybciej zrobić. Okej, koniec! Mamy to, widzowie! Cała nasza tutaj powierzchnia, oj, cała nasza powierzchnia zrobiona. Teraz możemy zająć się robieniem dziury. Albo jeszcze poczekajcie, jeszcze nie będziemy robić dziury. Teraz, żebyście dokładnie zobaczyli, jaką ja mam wizję na to, jak chcę, żeby to wyglądało, to pokażę wam, jak te skrzyneczki tutaj będą wyglądały. Spójrzcie, chciałem zrobić coś takiego. Rozwalmy tutaj, o, coś takiego, widzicie? Takie filary, między którymi będą skrzyneczki. No, co jest grane? O, i tutaj skrzyneczki. Widzicie? W taki oto sposób. Więc naróbmy tych filarów jak najwięcej. Najpierw może skrzyneczki tutaj sobie postawię właśnie. O, nie wiem, czy tutaj na końcu będzie to idealnie pasowało. Patrzcie, nie działa to dokładnie tak, jak chcemy. Ponieważ z tej strony powinno być... chyba, że zrobimy w ten sposób. Że tutaj postawimy... kolejny filar i w tym miejscu coś będzie. To jest jakiś plan. Okej, to póki co zostawmy to w ten sposób. I widzicie, jak to super wygląda. No jest pięknie, jest pięknie. Taki oto magazyn, super to wygląda. Tylko sobie oświetlimy to troszeczkę, bo jednak jest ciemno. O, i widzicie, jest super. Jeszcze ta pochodnia tutaj. No, i teraz wchodzisz do magazynu, od razu widzisz, że coś się dzieje. Teraz musimy tylko tak jeszcze zrobić drugą stronę, więc zabieramy się do roboty. Druga strona dokładnie tak samo jak poprzednia, czyli takie odbicie lustrzane. Okej, mamy to. Z tej strony musimy tak samo zrobić. I teraz muszę sprawdzić, czy tutaj będzie można... O, idealnie to pasuje, ja! To jest przeznaczenie. Ja tego nawet dokładnie nie obliczałem, więc zdałem się zupełnie na los. Zaufałem, elo. Filary zrobione, super. Teraz skrzyneczki dodajemy i będziemy mieć praktycznie gotowe pierwsze piętro. Chociaż z tej strony powinno być wejście, właśnie. Zapomniałem, że tam jest nie byle jaki pokój, bo tutaj był pokój Sombero. Sombero zniknął. No tylko, że nie wiem, w jaki sposób to przejście mamy tutaj zrobić. Chyba, że tutaj będzie takie, o, takie wejście, takie drzwi. Ale to nie wygląda dobrze, tak szczerze wam powiem. Chyba, że zrobimy to w ten sposób, że tutaj drzwi i tutaj drzwi. Takie dwie pary drzwi byłyby. Myślę, że to jest całkiem dobre rozwiązanie. Zrobimy to właśnie w taki sposób. Tutaj to zabudujemy. I tutaj będzie, o, tutaj wstawimy drzwi, będzie git. O, no, czyli teraz tutaj postawimy skrzyneczki i mamy to zrobione. Super, jeszcze nad jedną rzeczą się zastanawiam, jakby to wyglądało. Nie sprawdzałem tego wcześniej, nawet nie miałem tego w planach. Gdzie mamy crafting table? Tutaj gdzieś jest? Haluk, o, mamy tutaj. Spójrzcie, zrobimy sobie półpłytki. I teraz postawimy te półpłytki tutaj. Jak to wygląda? Czy da się to otwierać? Tak, da się. Chyba lepiej to wygląda niż bez tego. Dobra, zrobimy lewą stronę z takimi półpłytkami, a prawą bez. I zobaczymy, która będzie lepsza. Okej, zrobione. I okej, jest duża różnica. Duża różnica. Oczywiście na plus. Tutaj wydaje się, jakby to było takie, nie wiem, nagie, że tak powiem. Takie puste.
A te półpłytki dają tak dużo. One są w sumie ciemnodębowe płyty, nie półpłytki, bo zaraz mnie będziecie poprawiać i będzie lipa. Dobra, czyli zróbmy to dokładnie tak samo jak z drugiej strony, tylko więcej potrzebuję tych płyt. Okej, zrobione. Ja, jak to się prezentuje. Jeszcze wpadłem na pomysł, żeby zrobić taki malutki smaczek. Zrobić płotki z tego ciemnodębowego drewna. I te płotki umieścić w tych miejscach na bokach, bo tutaj jest trochę pusto bez tego, więc gdybyśmy tutaj tak płotki postawili, od razu trochę wypełnimy tą przestrzeń. O, i teraz jeszcze płotki z tej strony. No i mamy to. Jakoś wykorzystaliśmy tą przestrzeń i wygląda to super. W końcu możemy się zabrać za część z rozwalaniem tego tutaj miejsca. Może jeszcze, wiecie, zrobię te drzwi, które chciałem, bo brzydko to tutaj wygląda, jak są tutaj takie te lawendy niebieskie. Kompletnie to nie pasuje. Okej, ale z tymi drzwiami pasuje to super. Nawet lepiej będzie, jak zabudujemy kompletnie. O! I w ten sposób, ja nie mogę, to jest dokładnie to, o co nam chodziło. Dobra, rozwalamy to, tylko w sumie dobrze byłoby, jakbym wziął sobie TNT i to TNT tam troszeczkę powysadzał, bo tutaj też będzie dużo rozwalania. Nie chcę mi się tak cisnąć tylko i wyłącznie kill-offem. Wykorzystać TNT to będzie dobry pomysł, tylko oj no, no. Tylko żeby to TNT nie wybuchło tutaj, wiecie, nie rozwaliło wszystkiego, co dopiero co zbudowaliśmy. Dlatego trzeba będzie to mądrze zrobić. Musimy najpierw sprawdzić, w którym miejscu dokładnie już jest dziura. Tutaj widzimy, że jest. Dobra, to ja idę po TNT i postawmy je gdzieś na początku, może tutaj. Okej, postawmy, oj, co ja zrobiłem? Wybuchmy, oj, postawię na wszelki wypadek taki blok i zobaczymy, co się stanie. Okej, jakiś tam wybuch zrobiło. Ale to dobrze, nie rozwaliło jakoś mega dużo tego wszystkiego naokoło. Oj, nie wiem, czy to TNT będzie dobre. Dobra, może postawię dwa razy TNT. Oj, to będzie nie... Ej, co jest grane? Czemu tutaj zaczęło płonąć? Oj, dwa wybuchy. Udane na szczęście. Dobrze! Dobra, to robimy to w taki właśnie sposób. Skradziemy TNT, cyk. Już nawet nie zabudowuję tego. TNT. Oj, prawie tam wpadłem. Cyk. Nie rozwaliło nic? Nie, to jest git. Dobra, zaoszczędzi nam to dużo kopania. Okej, kilka wybuchów i zrobione. Więc teraz myślę, że już możemy wrócić do naszego normalnego kopania. Chociaż mam też pomysł. No przecież, czemu ja tego nie zrobiłem od razu? Jak zaczynałem tutaj nawet robić. Potrzebuję troszeczkę surowców. Tutaj mamy diamenty. O, nawet jeszcze w tej skrzyni, w enderchestie mamy diamenty. Więc ja łącznie tych bloków diamentów mam pełno. I tutaj bierzemy sobie zwiększony skok. Nie, pośpiech. Pośpiech 2. I z tym pośpiechem 2 przecież ja będę tak szybko kopał, że też ja wcześniej o tym nie pomyślałem. No i teraz patrzcie, pum, lecimy! Jakbym normalnie kopał dirta jakąś mega mocną łopatą. Tylko tutaj te rudy troszeczkę wolniej się kopie. Ale zobacz jak to leci. Lecimy tutaj, widzowie! Rozwalamy to kompletnie. Niestety musimy rozwalić kawałek tej tutaj bazy ukrytej. Przez co troszeczkę tych biblioteczek zniszczymy. No ale musimy to zrobić, żeby tutaj zbudować ten nasz magazyn. I też widzę, że ten pokój, który jest na dole, pokój Sombero, nam przeszkadza. No nic na to nie poradzimy, musimy to rozwalić. Nasz magazyn jest najważniejszy obecnie. Tutaj mamy pełno mechanizmów. A, no i tutaj jest nasza ukryta baza Nubka. Więc ja będę udawał, że tutaj nic nie widzę, że mnie tutaj nie ma. A Nubek tam ciekawe co chowa. Dokładnie nie sprawdzałem, czy tam coś się zmieniło. I tutaj jeszcze mamy, no nie, mamy obsydian i kolejną część naszej bazy Nubka. To tutaj jest TNT, to musimy uważać na nie trochę. Obsydian też trzeba rozwalić, ale na szczęście, dzięki temu, że tak szybko kopiemy z tym pośpiechem, to możemy obsydiana rozwalić, no, w kilka sekund. Okej, zrobiliśmy dolną część, jest gotowa. Teraz musimy iść po budulec i zacząć to wykańczać. Ale spójrzcie, no tutaj póki co jest dziura, ale będzie to tak ładnie wyglądało, jak tutaj będzie takie zejście właśnie na dół do tych naszych kolejnych skrzynek, do kolejnego naszego poziomu magazynu. No ja już to widzę oczami, ale wiem, że brakuje nam tutaj jednej rzeczy, mianowicie płotków brakuje. Te płotki, no co jest grane, ja nie mogę, się przestraszyłem. Jak ja dawno nie widziałem żadnego zombiaka, ani jakiegoś moba u mnie w domu.
przez to, że tutaj jest tak ciemno, musiał się gdzieś zrespić. Też trzeba będzie to dobrze oświetlić później. Dobra, lecimy z tematem. Potrzebujemy dużo dębowego drewna, dużo jasnego drewna, skrzyneczki. Skrzyneczki mam, ale za mało. O, cały stack potrzebuję. Na pewno pochodnie też. Czy jakieś drzwi potrzebujemy tam na dole? Chyba już nie. Na samym początku zaczniemy od podłogi, żeby tutaj łatwiej się chodziło, bo co chwilę są jakieś dziury i to przeszkadza jednak w normalnym tutaj funkcjonowaniu. Więc lecimy, podłoga, let's go! Okej, kończymy podłogę. Zrobiona. Dobrze, że nie musimy robić sufitu, serio. Z racji, że oczywiście już tutaj mamy sufit, więc to jest akurat dobre. Idziemy z kolejnym tematem, czyli robienie ścian. Ściany teraz. A zaraz po ścianach będziemy robić te filary nasze tutaj, żeby to dokończyć. No i będzie to w końcu już jakoś wyglądało. Poszło to całkiem szybciej niż myślałem. Naprawdę myślałem, że to więcej czasu zajmie tutaj ogarnianie tego. Pozwólcie, że ja to oświetlę, bo nic tutaj naprawdę nie widzę. O, ale się zaczyna robić. Super. Okej, kończymy naszą ścianę. Tylko tutaj troszeczkę nam zostało kobla. Dobra. Co ja robię? Już na końcu się mylę. Ostatnie deseczki. Już długo robię ten magazyn, więc sorki, jak takie jakieś pomyłki będę robił. I tutaj mamy problem, bo nie wiem do końca, jak głębokie to zrobić w tym miejscu. Więc najpierw będę robił te filary, a potem zdecyduję, jak to ma być głębokie z tej strony. Z tego, co pamiętam, to filary tutaj były chyba tak... Coś takiego, tak, a tutaj były te płotki. Dobra, to zróbmy tak samo te filary. I teraz zastanowimy się nad tym, jak ten magazyn ma być głęboki od tej strony. On nie musi być jakiś mega tam głęboki, przecież przecież tutaj na dłuższą metę to naprawdę mi wystarczy to, co już tutaj mamy. Ale z tego, co widzę, będziemy potrzebowali chyba jeszcze jeden level. Poszerzę sobie to jeszcze troszeczkę. Dobra, nie wiem, czy to robić jeszcze bardziej tam głębokie. Więc jak na razie sobie odpuszczę, dokończę te filary z tej strony. Dobra, mamy to zrobione, filary są. Teraz skrzyneczki postawmy od razu, żeby to wyglądało jak magazyn prawdziwy. Dobra, skrzyneczki uzupełniamy. I zaraz postawimy te też półpłytki, które wcześniej daliśmy na górze, tutaj z tej strony. Bo te półpłytki dużą robotę robią. Nie mam tutaj crafting table, więc zrobimy pierwszy crafting table w naszym nowym tutaj magazynie. Nie ma miejsca tylko na niego, więc postawię go tymczasowo tutaj. Po prostu nie wiem gdzie indziej. A, no i mamy pełno śmieci. Taki śmietnik musimy gdzieś tutaj zrobić też. O, idealne miejsce. Pyk, pyk, pyk. Cały ten bruk. Jakiś granit. Po co nam to wszystko? Dobra. Mamy te płyty. Teraz te płyty musimy tutaj tak ładnie postawić jak ostatnio. No, dobrze, że pamiętam tutaj to całe ułożenie. Nie no, tak szybko bym raczej tego nie zapomniał. Napiszcie widzowie, czy też spróbujecie zrobić taki magazyn u siebie, albo coś w tym stylu, bo widzę, że dużo osób robi podobne właśnie budowle, jak my na Wojanowicach. Jestem ciekaw, czy jakoś to zmodyfikujecie, czy zrobicie tak samo, czy w ogóle wam się nie podoba i nie zrobicie. Też jestem tego ciekaw, więc możecie mi napisać. Okej, mamy zrobione dokładne odbicie góry. Teraz będziemy musieli się zabrać za trochę bardziej skomplikowaną część, czyli zrobienie schodów. Schody moim zdaniem powinny zostać zrobione tak samo jak te schody tutaj, czyli na zmianę. Raz kwarc, raz drewno. Raz kwarc, raz drewno. Więc spróbujmy, zabierzmy się do roboty, ale no właśnie, teraz na początku muszę tutaj uzgodnić, jak to zrobić. Na pewno trzy kratki będą miały szerokości te schody i będą gdzieś tutaj przechodziły dalej. Pójdziemy po kwarc najpierw sobie. Dobra. I teraz z tym kwarcem musimy zacząć tutaj jakoś kombinować. Albo najpierw, wiecie co? Najpierw zrobimy jednak tutaj te ramki. Bo tutaj będą właśnie ramki, co ja gadam. Płotki, tak. Tylko tych płotków potrzebuje więcej. Dobra, mamy duży zapas płotków, więc sobie to wszystko dokończmy tak jak powinno być. Czyli z tej strony płotki. No spójrzcie, jak z tymi płotkami wygląda też dobrze. Możecie dać znać. Te płotki od samego początku miały tutaj być. A, i jedna zmiana. Te płotki muszą do góry iść z tej strony w taki sposób. Okej. Jeszcze tutaj. Także jakby, wiecie, trzymają tą całą podstawę, to całe pierwsze piętro. Bo jednak tutaj dosyć dużo jest tego, tych wszystkich rzeczy, te wszystkie skrzynie. Bez tego to by się zawaliło, widzowie. A, no właśnie, jak ja teraz się zawaliłem. Zapomniałem, że tutaj nie mamy jeszcze schodów. Tak jak mówiłem, będzie to trochę skomplikowane. Nie mam na to kompletnie pomysłu. Dobra, coś wymyśliłem, widzowie.
jakoś to chyba wygląda, spójrzcie. Mam pierwszą koncepcję. Pierwsza koncepcja to jest taka, że jest tutaj taki filar jakby z pnia dębowego, ciemnodębowego. Tutaj idą właśnie takie jakby płotki, no wiecie, płotki. A po lewej stronie jest to zrobione troszeczkę inaczej. Jak widzicie tutaj zamiast pnia jest dalej pociągnięte do góry, dalej pociągnięty płotek. Wydaje mi się, że lepsza jest opcja właśnie ta. O, jeszcze w tej formie. Tak, dużo lepsza jest ta opcja. Więc rozwalmy to i zastąpmy. O, no właśnie, skończyły mi się płotki, fajnie. Nie wiedziałem, że tyle tych płotków to zje. No ale jak widzicie, sporo. Dobra, dobra, lecimy dalej. Budujemy to w ten sposób, okej, okay, płotki do góry. I to w ten sposób jakoś wygląda, wiecie, jest jakaś synchronizacja. Zachowuje to synchronizację, wiecie o co chodzi. Chyba dobrze to wygląda, patrzcie, wchodzimy sobie na górę. Możemy wejść sobie od boku na górę. Widzicie, w lewo, w prawo. Dobrze to wygląda moim zdaniem, jest naprawdę super. Jedyne tutaj z tej strony coś mi nie pasuje. Od dołu, więc zrobię troszeczkę więcej tych płotków. A, zróbmy już wszystkie 12. I chodźmy to naprawić, dobra. Zeskakujemy na dół. Dajemy tutaj jeden filar. Taki. Okej, okay, coś takiego, widzicie? Okej, okay. Pasuje, pasuje. Moim zdaniem wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Tylko ten crafting table zostawiłem, w sensie rozwalimy. Okej, okay. Okej, okay, widzowie. I to jest magazyn, spójrzcie. I to jest magazyn. Wchodzicie i macie wow. Brakuje jeszcze tylko żyrandolo. Żyrandola? Żyrandolu. Żyrandol po prostu musimy zrobić. Ten żyrandol właśnie nie wiem, w którym dokładnie ma być miejscu. Może tutaj? Sprawdźmy, jak on wygląda. Ej, no dobrze wygląda ten żyrandol. Bardzo, bardzo fajnie. To chodźmy sobie teraz po lampiony, bo lampiony na żyrandolu, będą. Okej, okay. Stawiamy lampiony. Pyk. Iś. Nie mogę tutaj, o, dobra, udało się. No i super, żyrandol zrobiony. Wszystko praktycznie gotowe. I chyba, że jeszcze ten żyrandol troszeczkę powiększymy, bo tu jest potencjał na to, żeby to zrobić większe. Jak widzicie, zrobiłem to w ten sposób. Tylko nie wiem, czy to nie będzie zajmował wtedy za dużo ten żyrandol. Teraz to sprawdzimy, dobra. Dobudowujemy się tutaj. Stawiamy nasze właśnie tutaj lampiony. Piękne, ładne, superowe. Rozwalamy tutaj podest. Powinniśmy w sumie korzystać z tych, jak to się nazywa, dodali to w tym update'cie dawno już. Rusztowanie, rusztowanie mi chodzi. Dobra, tak wygląda ten żyrandol. Może jest trochę przesadzony, ale jest monstrualny, naprawdę duży. Jak schodzimy na dół, widać go, jest. Nie wiem, możecie napisać, czy wolicie, jak ten żyrandol jest większy, czy mniejszy. Widzieliście, jak wyglądał, jak był mniejszy. Były tylko te tutaj cztery lampiony, a w ten sposób wygląda tak mega potężnie. Wydaje mi się, że jest lepiej, ale wy możecie jeszcze napisać. Dajmy jeszcze pochodnie tutaj na tych filarach i zdecydujmy, co robimy z tym miejscem tutaj. No, ostatecznie mi się wydaje, że tutaj powinna być jeszcze ta przedłużona podłoga. Dlatego musimy rozwalić jeszcze jeden tutaj poziom, no i zamienić go na ten budulec, który chcemy. Czyli drewno. O, tutaj mamy jeszcze jakieś mechanizmy, fajnie. Zabraknie nam tylko skrzyneczek, ale dobrze, że mam jeszcze te skrzynki gdzieś tam pochowane, więc to akurat git. No i co, dobudowujemy tutaj ostatnie dosłownie szlify. To są już ostatnie szlify, końcówka i nasz magazyn będzie gotowy. Oficjalnie mogę to powiedzieć, jest to najlepszy magazyn, jaki kiedykolwiek zrobiłem. Nigdy nie zrobiłem lepszego magazynu, nawet ten magazyn, który jest u Noobka, jest gorszy, a starałem się mocno przy tym magazynie, który jest u Noobka. Ten magazyn tutaj jest 50 razy lepszy niż magazyn u Noobka. Umówmy się. Dobra, jeszcze tutaj ostatnie skrzyneczki. Co ja robię? Co ja robię? Ostatnie skrzyneczki nam zostały. Okej, okay, zostawmy jeden rządek. Niech będzie jeden rządek. Potem to dokończę. Koniec, widzowie, koniec! Cały nasz magazyn jest już oficjalnie skończony. Bardzo się cieszę, chociaż zajęło nam to mega dużo czasu. Już mnie aż gardło boli od gadania. Byłem mega skupiony też przy robieniu tego, więc sorki, jeżeli czasami plątały mi się słowa, no ale myślałem cały czas o tym, jak to zrobić jak najlepiej. Myślałem cały czas nad rozwiązaniami, żeby to wyglądało super. No i wyszło super. Jestem bardzo zadowolony z tego wszystkiego. Piszcie, komentujcie, jak wam się podoba. No i cieszę się, że w końcu nasz domek jest w pełni skończony. No może jeszcze tylko musimy zagospodarować to wyższe piętro. O, tam, tam, tam. No i naprawmy sobie tego jumpa, bo tutaj potrzebujemy jumpa, a nie pośpiech, więc szybko.
taki zwiększony skok. Okej, mamy to. No i już będziemy skakać jak wcześniej. To mi się podoba. No i cieszę się fest, widzowie, po prostu, że nam się to w końcu udało, że w końcu do tego przysiadłem. Jestem ciekaw reakcji Paliona i Nubka i Kati na to, co tutaj zrobiliśmy. Może nagramy z tego w sumie reakcję, bo nie ukrywam, robi wrażenie. Trzymajcie się, widzowie, dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zapraszam do sklepu wojanshop.pl. Eluwa, cześć, pół!